Cześć, witam cię bardzo serdecznie, a tak naprawdę na razie witam siebie. Fajnie, że już odpaliło się wszystko, technikalia działają, możemy lecieć. Więc zainspirowany wczorajszym tematem, czyli takim gromem z jasnego nieba, gdzie ktoś mi wrzucił granat po prostu do łba, puf, i zapytał mnie, czy jestem w trakcie skoku kwantowego, to kompletnie byłem rozbity i nie wiedziałem, co się dzieje. Kopelat, witam serdecznie. I byłem bardzo zaskoczony tą wiadomością, ponieważ nie do końca, a tak naprawdę w ogóle nie miałem pojęcia, czym są skoki kwantowe. I ja lubię w życiu, może ty też lubisz, tak opruszyć jakiś temat jakąś po prostu tajemnicą. Równie dobrze mógłbym powiedzieć, wielka zmiana w życiu, live. Nic ciekawego teoretycznie, praktycznie bardzo ciekawe. No ale jak coś już się nazywa przeskok albo skok kwantowy, to już się zastanawiam, fizyka? Jakieś paranormalne zdarzenia? O co chodzi? Już ci tłumaczę. Skoki kwantowe, po tym jak zgłębiłem temat dosyć mocno, są o tym, co tak naprawdę w twoim sercu jest. Powiedzmy na moim przykładzie, no bo swój przykład znam najlepiej. 1,5 roku temu doszedłem do pewnym etapu, doszedłem do takiego etapu, w którym teoretycznie miałem wszystko, co bym sobie kiedyś zamarzył, na przykład za dzieciaka. Po kolei. Miałem swoje mieszkanie, miałem osobę, którą kocham, miałem świetną pracę, którą naprawdę uwielbiałem i to jest taki przeskok fundamentalny właśnie odnośnie tego skoku kwantowego. O, dzień dobry. I postanowiłem w te 1,5 roku temu, że tak naprawdę zmienię fundamentalne swoje życie, bo coś w środku mnie po prostu strasznie gniecie. No i teraz tak, na początek najważniejsze zdanie, ślepy nie zobaczy zachodu słońca. Wymyśliłem to dzisiaj rano, jak sobie rozrysowywałem swoją mapę myśli i zastanawiałem się, jak trafić do ciebie z metaforą na temat tego, o czym ja tu będę mówił. Więc jeśli jesteś ślepy, jesteś ślepa, no to tego zachodu słońca nie zobaczysz i trzeba najpierw naprawić ci wzrok. Metaforycznie mówiąc. To nie jest też temat, który zainteresuje osoby, albo wręcz przeciwnie, zaintryguje i będą chciały go znegować, które nie wierzą w takie rzeczy jak to, że można w życiu się zmienić, że rozwój osobisty to nic innego jak podążanie przez życie z przewodnikiem. Oczywiście można zwiedzić jeziora Pilitwickie w Chorwacji samemu, a można z przewodnikiem i wyciągniesz z tego więcej. Tak samo jest w życiu. I tu nie chodzi o to, że musisz komuś za to becalen płacić, żeby ktoś ci opowiadał, że w twoim życiu są takie obszary, które musisz zmienić i wejść do tego ciemnego pomieszczenia i najlepiej jakby ci to ktoś powiedział ze sceny i będzie przebrane za krokodyla jako zagrożenie. Nie. Mnie chodzi o to, żeby w twoim życiu i w moim życiu przeprowadzać takie zmiany, które nam czemuś służą. I o tym jest skok kwantowy, przeskok kwantowy. Z jedną małą gwiazdką, że przeskok kwantowy to nie jest zmiana mała w życiu, jak na przykład to, że zmienisz miejsce zamieszkania albo odetniesz się od toksycznych ludzi. Tylko przeskok kwantowy, czy też taka duża zmiana w życiu polega na tym, że zmieniasz całe swoje życie. I na samym początku to są trzy komponenty. Po pierwsze, musi być odwaga. W moim odczuciu odwaga przejawia się w tym, że dokładnie 26 maja 2019 roku poleciałem na paralotni. Coś, czego zawsze się bałem, latania. Jak wchodziłem do samolotu, leciałem 3 razy w życiu, raz do Dubaju, więc 5 godzin po prostu srania pod siebie i strachu, drugi raz do Holandii i 3 raz później jeszcze z Warszawy jakby do Katowic, więc to był już króciutki lot. Ale za każdym razem byłem mega przerażony tym, co się stanie, bo jakby powierzam komuś moje życie i ja nie wiem, co się stanie. Ja byłem pewny, ja już testament chciałem spisywać. A tu stwierdziłem, że okej, odważę się na coś, skoczę. W metaforze z przeskoku kwantowego też bardzo ważny jest ten moment już decyzji i podążania za nią. W momencie, jak się odważyłem skoczyć i na moim profilu, ale prywatnym jest też ten film, tylko YouTube mi uciął piękną piosenkę, która była w tle, jakby poznałem siebie zupełnie z innej strony, że to, czego się tak bardzo bałem i jak widziałem tych ludzi, jak latają na paralotniach, motolotniach, na czymkolwiek, to stwierdziłem never, bo tam się zabije, zerwie się ta linka, to się urwie, wleci w to w ptak, wlecimy w choinki, zginę. Nic bardziej mylnego. Okazało się, że przeżyłem. Mało tego, mi się spodobało. I to był taki pierwszy, taki pstryk w mojej głowie, który
postanowił, że 31 maja złożyłem wypowiedzenie. I od wtedy tak naprawdę wszystko się zaczęło. Oczywiście korzenie tego przeskoku kwantowego były dużo, dużo wcześniej, ponieważ dużo sygnałów zaczęło do mnie docierać i tak jak po kolei na przykład zmieniłem otoczenie, wyrzuciłem toksycznych ludzi, zacząłem się kierować zupełnie innymi wartościami, przestałem na siłę szukać na przykład miłości w swoim życiu i nie uważałem, że ja muszę poznawać ludzi, ona gdzieś jest, to jest ta jedyna. Nie. Kompletnie odpuściłem wtedy wszystko i zacząłem się kierować tym, co tak naprawdę w głębi serca. I o tym właśnie jest przeskok kwantowy. Słowem wstępu, ten film również nie jest dla tych osób, które krzyczą bardzo tłumnie zdelegalizować coaching i rozwój osobisty. To nie jest żadna wrzuta. To jest tylko uświadomienie Tobie, że jeśli z automatu coś negujesz, to zamykasz się na poznanie tego i to nie ma po prostu sensu, nie jesteś gotowy, nie jesteś gotowa, nie masz chęci, to nie ten czas, to nie dla Ciebie, nie tego szukasz, nie tego potrzebujesz, albo się tego po prostu boisz i to nie chodzi o to, czy Ty to weźmiesz w 100% i zmienisz nagle swoje życie, nie. Ale w przeskokach kwantowych, w rozwoju osobistym, w moim pojmowaniu przede wszystkim jest otwartość. Otwartość na to, co nieznane, co ciekawe, co intrygujące, czasem nawet co głupie. Sam zgłębiłem temat profilów tego typu, żeby zapoznać się z tym, co oni... Czy tam jest jakaś treść? Wnioski zostawiam dla siebie, bo to nie w tym filmie. My się skupimy na przeskoku kwantowym, który ja tu mam pięknie rozpisany. Przeskok kwantowy jest po to, żeby w swoim życiu, tak jak wspomniałem na początku, przejść do tego, co tak naprawdę w naszym sercu. I w moim odczuciu wyglądało to w ten sposób, że ja miałem wszystko, teoretycznie, a w pewnym momencie coś zaczęło mnie gnieść. Zacząłem się źle czuć w tym, co robię, zacząłem dostrzegać jakby dziury tego, co robię, zacząłem dostrzegać tą inną stronę. Stanąłem bardziej ze strony widza i sobie zadałem pytanie, czy to tak naprawdę jest coś, co ja chcę w życiu robić. Czy to jest te moje wspomniane piękne ikigai, które też jest okruszone jakąś piękną prośbą o udział w Twojej transmisji wideo na żywo. No oczywiście, że czemu nie? No tak, możesz dołączyć. I ja stwierdziłem, że kurde, ja muszę coś zmienić. I w moim przypadku to nie są małe zmiany. Ja często też mówię albo piszę takie rzeczy, że małymi krokami do celu małe zmiany. To jest jedna ze strategii. Nie można się na nią tylko zamykać, bo w moim życiu bardzo często były to takie desanty z nieba. Takie kompletne rozpierduchy w życiu o 180 stopni, gdzie ja zmieniałem wszystko. Tak samo było rok temu, ponieważ w najgorszym ekonomicznie punkcie mojego życia, w jakim mogłem sobie wyobrazić, wyobraź sobie, że masz pracę, która Ci odpowiada, masz tam świetnych ludzi, rozwijasz się, ludzie Cię doceniają, osiągasz sukcesy, podnosisz porażki, ale się uczysz, wyjeżdżasz gdzieś w Polskę, zwiedzasz różne miejsca, poznajesz ludzi, hajs Ci wpływa na konto co dziesiątego i to umówmy się, w moim przypadku doszedłem do jakby pieniędzy, które były nadto na moje potrzeby i tak naprawdę poznałem to, że pieniądz to tylko pieniądz i potrzebowałem do tego dojść, żeby właśnie to zrozumieć. I wtedy stwierdziłem, że ja to pierdzielę, rzucam tą robotę, ja chcę robić coś więcej. A co to jest to coś więcej? Coś więcej to jest nic innego jak pomaganie ludziom w tym właśnie dostrzeganiu tego, o czym ja mówię, w byciu ich przewodnikiem. No tak, ale zaraz możesz zapytać, co ty takiego w sobie masz, człowieku, że ty masz być moim przewodnikiem? Nic. To nie ja wybieram, to ty wybierasz. Ja na swojej drodze też znajduję osoby, z których coś czerpię, czegoś się uczę, chcę iść dalej, chcę żyć tak, jak tak naprawdę mam w środku, a nie chcę ulegać temu ego, które siedzi w głowie i podążać za pieniędzmi, za hajsem, za imprezami, za alkoholem, za rzeczami doczesnymi, tylko ja chcę poczuć coś więcej. I tutaj znowu, jeśli to nie jest dla Ciebie, no to nie porozumiemy się, bo jesteśmy na zupełnie innych falach. Pamiętaj, że ślepy nie zobaczy zachodu słońca. Przeskok kwantowy w moim rozumieniu, to co przeczytałem, a te teorie, które wczoraj jakby przeczytałem z internetu na temat przeskoku kwantowego, no to szanujmy się, nic z nich nie rozumiem, bo z fizyki zawsze miałem dwa na szynach i to tak naprawdę jak poprosiłem mojego nauczyciela, pana Siarkowskiego, pozdrawiam serdecznie, ponieważ fizyka mi nie leżała. I od tej strony ja tego nie kumam, ale kumam to od strony zmian w życiu i tego, co ja widzę w swoim życiu, co się zmieniło. Przede wszystkim obszary, na które wpłynął rozwój osobisty albo ten przeskok kwantowy, jest ich chyba 7 sobie wypisałem. Po pierwsze jest to praca. No ja rzuciłem kompletnie robotę, odszedłem z korporacji, zacząłem coś na własny rachunek. To, co tak naprawdę mi bije w serduchu i to, co chcę robić. I to jest coś więcej niż od dzisiaj będę youtuberem, bo to mnie nie interesuje. Ja chcę spotykać się z ludźmi na jeden, rozmawiać z nimi, zmieniać ich życie, wymieniać się doświadczeniem, wpływać na nich w sposób realny.
A skąd wiem, że to jest moją misją życiową? No 5 lat minimum spędziłem na rozmowach z ludźmi i wiem, że to mi wychodzi. I tutaj nie chodzi o dumę, tylko chodzi o pewną misję życiową, do czego ja się czuję powołany, ikigai się kłania, i co ja chcę tak naprawdę w życiu wnieść, w to, co chcę robić. Dom, tu też się dużo zmieniło pod kątem relacji, tego jak rozmawiam z ludźmi, co w nich postrzegam, że na pierwszy rzut oka nie widzę tego, czego ludzie nie mają, tylko widzę to, co mają. Jakby tutaj skłania się już typowa psychologia pozytywna, praca na zasobach. Oczywiście, że zacząłem dużo bardziej krytycznie też patrzeć na siebie i dużo więcej zacząłem dostrzegać tego, gdzie jestem po prostu pieprznięty i co muszę w swoim życiu zmienić, czego muszę się pozbyć, gdzie muszę zmienić zachowanie, gdzie muszę zmienić myślenie, gdzie muszę zmienić sposób komunikacji. I te wszystkie rzeczy po prostu mnie przerosły przez ten rok, czyli od czerwca zeszłego roku do czerwca tego roku. Może to Cię rozbawi, ale w przeskokach kwantowych w moim odczuciu, jak sobie zobaczysz na YouTubie, to tam mówią o różnych pięknych, fajnych rzeczach. Ale przeskok kwantowy dotyka wszystkich sfer Twojego życia. Dla mnie na przykład to też było zaskoczeniem, że muzyka przestała mi pasować. Ja, człowiek, który od 15 lat po prostu non-stop z muzyką, słuchaweczki, długie spacery, imprezy, różna muza oprócz techno i disco polo, to tak naprawdę przestała mi muzyka podchodzić, w ogóle zaczęła mnie drażnić. Hip-hop, który kocham za jakby prawdziwość, za emocje, za zmianę w życiu, za jakąś taką misję, że oni też to robią z jakiegoś głębszego poczucia, przestał mi pasować. Teraz dużo częściej słucham muzyki klasycznej i orkiestr, których kiedyś nienawidziłem. Po prostu jak słuchałem 2 minuty, to nie wiem, serio, ktoś tego słucha, stary, pójdź jakiś dubstep. To też była zmiana, że ja nie byłem na coś gotowy. Ja nie umiem Ci tego do końca wyjaśnić, bo to po prostu trzeba przeżyć. To też tak trochę jest, jakbym Ci opowiadał o tym skoku, to Ty nie zrozumiesz, jak to jest, póki nie skoczysz, i wtedy możemy się wymienić odczuciami. One i tak będą inne najprawdopodobniej, ale mamy pewien wspólny mianownik, tak? Ja to przeżyłem, Ty to przeżyłeś, przeżyłaś i możemy o tym porozmawiać. A tak, to ja Cię mogę bardziej zainspirować, zachęcić do tego, żeby ten skok wykonać. I nieważne, czy to jest skok na paralotni, czy to jest skok kwantowy. Natura. Zmieniłem moje podejście do natury i to jest kolejny obszar mojego życia, który poprzez ten skok kwantowy, czyli wracając jeszcze do definicji, to jest taka otwartość na wrażliwość, otwartość na własne pragnienia i zmiana kompletna swojej rzeczywistości. I tu bardzo lubię takie powiedzenie zen, które idealnie pasuje, które głosi, że przed oświeceniem rąb drzewo i noś wodę. Po oświeceniu rąb drzewo i noś wodę. Koniec, ta-da! I jak to przeczytałem pierwszy raz, to mówię, ja, no to jest kolejne z tych pięknych cytatów na Instagramach, co piszą nagłówki i ja nagle mam poczuć, że to jest to. I to olałem oczywiście, klasycznie. Wróciłem do tego za jakiś miesiąc, dwa i zacząłem to tak rozkminiać, rozkładać na czynniki pierwsze, co to w ogóle znaczy. Poczytałem trochę, no i to jest to. Z zewnątrz, jak ktoś mnie nie widział 2 lata, spotka mnie teraz, no to co może powiedzieć? No stary, jesteś starszy, masz siwe włosy, bebzon ci urósł i nic ci nie zmieniło. Ale z drugiej strony, jakby ktoś poświęcił trochę więcej czasu na rozmowę ze mną, to by zobaczył, że z zewnątrz nic się nie zmieniło, a ta ogromna zmiana nastąpiła wewnątrz. Moje podejście do natury się zmieniło, dużo więcej przebywam z naturą, ale o tym już dużo ludzi też mówiło, że w momencie, w którym zaczynasz dostrzegać, co w życiu jest tak naprawdę ważne i zaczynasz funkcjonować na innej częstotliwości, to ta natura zaczyna do Ciebie po prostu trafiać. I to jest o łączeniu kropek, tak? Jeśli ktoś lubi czytać o naturze i jaki ona ma pozytywny kontakt, wpływ na człowieka, kontakt z naturą, to jest taka dziedzina, jak chyba dendrochronologia czy jakaś taka, że nawet ludzie przytulają drzewa, żeby się lepiej poczuć. Tego nie polecam, nie kumam, ale sam spacer w lesie na mnie osobiście działa dobrze, albo medytacja w polu. Medytacja to będzie temat kolejny zaraz. Świadomość. Zmienia się świadomość, zmienia się mindset, zmienia się oprogramowanie. To tak jakby w twardym dysku zrobić kompletny format, wyrzucić wszystko i wgrać nowe po prostu dane, nowy taki pakiet startowy. I oczywiście ten komputer będzie pamiętał jeszcze to, co było kiedyś i on może do tego zrobić krok wstecz, żeby tam coś jeszcze wyciągnąć, ale on nie chce już robić tego kroku wstecz, bo najważniejsze w tym wszystkim, żeby Tobie było lepiej, żeby mnie było lepiej. No i jak ktoś by teraz chciał mnie ocenić, że ja tam wygaduję różne dziwne rzeczy, odbiło mi już kompletnie i trzeba było siedzieć w tym korpo, tam było dobrze, był hajs, przecież wszystko było spoko. To ja mówię, nie. Za żadne skarby nie zamieniłbym się już na swoje życie 2 lata temu i mówię to z pełną premedytacją, ponieważ to jest życie niepełne. Tam było coś, co mnie uwierało i to tak jak kropla wody. Piękny eksperyment, jak położysz człowieka i zaczniesz mu kapać tutaj z tyłu na szyję. Kropelka po kropelce, tak co 5 sekund, nawet nie, co sekundę,
No to na początku to nie będzie nic strasznego, ale na przykład po godzinie, jak ten człowiek oczywiście nie będzie się ruszał, bo na tym to polega, to on będzie czuł, jakby głaz spadał mu na tą szyję i nie da się tego wytrzymać przez jakiś tam okres czasu. To też jest pięknie opisane oczywiście w internecie. I to jest to, poniekąd kropla drąży skałę, ale po drugie ta skała w końcu musi zrobić ten odłam, ten skok, tą zmianę ogromną i tak dalej. Później mamy radość. Ja zacząłem być dużo bardziej radosny i potrafię śmiać się z takich pierdół, że szkoda gadać, plus dużo większa wrażliwość, czyli jakby oglądam w necie jakiś, uwielbiam oglądać te filmiki, gdzie żołnierze wracają z misji i tam jest cała rodzina. No i kiedyś by mnie to nie ruszyło, ale w momencie, jak ja już trochę inaczej myślę, patrzę na ten świat, dostrzegam te piękno życia codziennego i nie zastanawiam się nad tym, że ta granica nasza została już przesunięta do takich granic, że nas dziś prawie nic nie ruszy, bo w internecie jesteśmy w stanie sobie zobaczyć, jak ludzie sobie łamią kości, jak się biją, jak się leją, jak się oszukują, jak są haje, jak ktoś zdobywa Mount Everest, jak ktoś skacze z helikoptera, leci w kosmos. Wszystko można zobaczyć w internecie. Ale nasze życie nie jest w internecie. No jeśli tak myślisz, no to sorry, spędzasz 10 godzin przed kompem i myślisz, że tam jest twoje życie. No nie. To jest narzędzie. Można je wykorzystać w dobry i zły sposób. Gdyby nie te narzędzie, to ten piękny człowiek wczorajszy nie wysłałby mi tego pytania, bym tego nie zgłębił, tego bym nie nagrał, nie napisałbym do kogoś. Później efekt motyla, już się dzieją cuda. I moja radość polega na tym, że potrafię targać z najprostszych rzeczy i to jest dużo lepsza zmiana ze względu na to, że po prostu śmiech jest dobry. A wrażliwość wynika z tego, że poniekąd się mówi, że się otwiera serce, jest pojęcie koherencji serca i zaczynam dostrzegać dużo więcej i potrafi mnie wzruszyć coś takiego prostego w życiu codziennym. Nie wiem, jakiś właśnie filmik na YouTubie albo jakaś sytuacja w życiu codziennym albo jak młody coś zrobi w chacie, no to ja naprawdę czasem potrafię gdzieś tam delikatnie łezkę uronić, bo to zaczyna mnie bardziej dotykać. Ja zburzyłem te mury w sobie, w kontakcie jakby ze światem, z drugim człowiekiem, z naturą i tak dalej, tylko otwieram się na to i z pełną odpowiedzialnością też biorę to, co mi daje świat. I nieważne, jak ja na to zareaguję, bo ja biorę konsekwencje za to, co ja czuję. A z drugiej strony nie biorę odpowiedzialności za to, co ty myślisz i co ty czujesz i jak ty mnie ocenisz. No bo jeśli się z tym nie zgadzasz, no to klikasz escape, wychodzisz albo napiszesz nie zgadzam się z tym, bo to, to i to, albo zhejtujesz. To dla mnie nie ma znaczenia, bo ja nic nie tracę. Ja wiem, gdzie jestem, wiem, co chcę robić, wiem, gdzie mnie to poniekąd zaprowadzi, wiem, że będzie dużo niespodzianek, ale ja to wiem. Po prostu. Relacje też się zmieniły, o tym już wspominałem, więc nie będę przedłużał. Praca, od tego wyszliśmy i zataczamy piękne koło wszystkich obszarów, które w moim życiu się zmieniły, a one doprowadziły do zmiany pod piękną pelerynką Ikigai, czy też właśnie skoku kwantowego. Idąc dalej, chciałem Ci jeszcze powiedzieć o tym, że małe kroki, duże kroki, patrzę sobie to na notateczki, żeby nic nie pominąć, duchowość. Nie da się mówić o takich zmianach z pominięciem duchowości, no bo teraz tak, wracamy trochę do tych przewodników duchowych, życiowych, mentorów, coachów, whatever. Dalej Lama, papież, Desmond Tutu, kto tam jeszcze mam? Ksiądz Kaczkowski, Osho, wymień sobie kogo chcesz jakby ze swojego życia. Jak słyszysz takie nazwiska, to myślisz, o, to był przywódca duchowy, on stworzył piękne rzeczy, napisał książki i jest na czele jakichś ludzi. Fantastycznie. I tam czujesz ten respekt, że na przykład nawet się czasem mówi, że to jest przywódca duchowy, przewodnik duchowy, osoba, którą warto słuchać i tak dalej. No ale zejdźmy poziom niżej, jesteśmy my. Jakby szarzy ludzie, tak? Ty, ja, twój kumpel, twoja kumpela, twoja mama i tak dalej. I czemu w tym gronie nie szukać też ludzi, od których możemy się po prostu czegoś nauczyć? Bo kim jest przewodnik? On oprowadza cię po miejscach, które zna. On nie przeżyje tego za ciebie. On ci nie powie teraz zrób to, teraz tak i tak ci będzie dobrze, a jak tam wskoczysz, to poczujesz euforię. To tak nie działa. Ja mogę ci pokazać jakąś drogę, jakieś wskazówki dać, poniekąd nauczyć cię na przykład, nie wiem, medytacji, czegokolwiek, albo właśnie postrzegania życia jako jakąś pełnię, zachęcić cię do spróbowania sobie narzędzia Ikigai. Ale ja za ciebie tego nie zrobię. Dlatego to jest fantastyczne, że w naszym codziennym życiu wśród tych przewodników to ja ich mam w tej klatce kilku, gdzie mieszkam nawet. I to nie chodzi, że od nich biorę wszystko, cokolwiek oni nie powiedzą. Nie, ja sobie wyciągam po elemenciku i składam siebie, a później to wszystko mielę w środku i zastanawiam się, czy to nie jest spójne z moim rdzeniem. Więc przewodnicy duchowi, jakkolwiek pięknie nie brzmią te wielkie nazwiska, to fantastycznie, ale przewodników duchowych, czy jakichkolwiek odnośnie rozwoju osobistego, znienawidzonego, bo też uważam, że to słowo już powinno wyjść z języka i nazywać się, nie wiem, kanapka życia. Nie wiem, na drodze kanapki życia pokażę ci coś. To bez sensu przykład, ale
Są pewne słowa, które już tak zostały zbezczeszczone, że szkoda gadać, tak jak Kościół i religia. Pragnienia i zachcianki mamy. No i znowu, czemu to w ogóle ma służyć? Po cholerę ty masz się tym interesować? No bo jeśli żyjesz sobie na co dzień, coś cię gniecie, coś ci nie pasuje, no czujesz, że no fajnie, fajnie żyjesz, wszystko jest dobrze, ale to nie do końca jest ta droga, którą ja chcę w życiu podjąć. To mogą być przeróżne rzeczy z różnych obszarów, które ja wymieniłem. U mnie to zaczęło się od pracy, a skończyło na kompletnej rewolucji życia. No to to ma służyć czemuś dobremu, tak? To ma sprawić, że twoje życie zmieni się poniekąd na lepsze. Mówię poniekąd, bo ja nie wiem, jakie osiągniesz rezultaty i gdzie ja będę za rok. Jakby czas też jest względny. No moja rzeczywistość tu i teraz to może być twoja już rok po tym, jak ja to nagrałem i ty zaczynasz na przykład to oglądać i się tym jarać. Więc to też jest ważne, żeby to było dobre dla ciebie. No bo przykład. Hitler. No jak myślisz, czy on miał jakiś skok kwantowy? No, można by się zastanawiać, ale te wszystkie rzeczy, o których ja mówię, one mają prowadzić do czegoś dobrego, żeby tobie, twoim ludziom wokół żyło się lepiej, żeby po prostu twoje życie nabrało jakiegoś lepszego kolorytu, chyba że jest całkiem dobre i jesteś zdania, że good enough jest good enough, to nie ma problemu. Hitler najprawdopodobniej no, nie był najlepszą postacią w historii. Jest taki stand-up, gdzie się mówi, no Hitler no, mordował ludzi, no ale pierogi robił zajebiste. No i to też nie o to chodzi, bo znowu w końcu podchodzimy do tematu całości osobowości tego, jak twoje życie wygląda z zewnątrz i to ty musisz sobie je przeskanować przez kamerkę, przez lustro, przez własne sumienie. Czy wszystko, co robisz w życiu jest spójne, bądź też wiesz, co jest niespójne i poniekąd starasz się wyeliminować jakby te rzeczy, które te mankamenty, które w twoim życiu nie działają. Każdy ma jakieś problemy, jakieś rozterki, jakieś niespójności w życiu, jakieś konflikty z bliskimi osobami. Coś ci nie gra w życiu. No bo gdyby ci wszystko grało tak w 100%, gdyby cię przepytać ze wszystkich obszarów twojego życia, no to co, jesteś Bogiem chyba. Nie wiem. Sterowanie myślami jako ostatni podpunkt, który ja sobie tutaj zapisałem, ze względu na to, że u mnie się to zaczęło z myśli, z głowy, z tego, że zacząłem analizować całe swoje życie. Przerobiłem je wzdłuż, wszerz, na ukos, jak to jest tylko możliwe i mnie to osobiście pomogło, bo jestem osobą, która uwielbia myśleć i taplać się w tym wszystkim, co było w przeszłości, w przyszłości i w teraźniejszości. Tobie niekoniecznie to musi pomóc. Ale w pewnym momencie ja musiałem już te myśli jakoś skanalizować, jakoś sprawić, żeby one podążały tam, gdzie ja chcę, a nie żebym ja gonił za tymi myślami i żył w pełnym po prostu chaosie. I rok temu właśnie zaczął się jakiś taki proces kanalizowania myśli, układania tego, co jest dla mnie ważne, jakimi wartościami się kieruję, jakim chcę być człowiekiem, jakim chcę być partnerem, mężem, ojcem, kumplem, przyjacielem i tak dalej, i tak dalej. Więc sterowanie myślami w kontekście życia w ogóle jest bardzo ważne i to chyba ci tego nie muszę mówić, no bo gdybyśmy nie sterowali naszymi myślami i robili wszystko tak, jak nam się żywnie podoba, no to świat chyba byłby jeszcze w większym chaosie niż jest teraz. A jednak kierujesz się jakimiś ramami, masz jakieś wyznaczniki jakby dobra, zła, tego, co może komuś sprawić przyjemność, co może kogoś zabić. Chciałem powiedzieć zranić, ale słowa czasem potrafią zabić. A w tym wszystkim, w kierowaniu tymi myślami, bo to jest bardziej szeregowe kierowanie myślami, czyli jest słup myśli, ja je rozdzielam. Ważne, nieważne, do zrobienia, do zmiany w sobie, tak chcę żyć. To jest jeszcze takie pojęcie harmonii myśli. Wymyśliłem to tak naprawdę teraz. Ale jest to bardzo spójne z tym, co chcę powiedzieć. Ponieważ myśli kanalizujemy jakby szeregowo w poziomie, a harmonia to jest coś, co gra w pionie. No i jakie elementy są w pionie? Są to poszczególne obszary twojego życia. Jeśli sobie spojrzysz na twoje życie z przestrzeni, z takiego lotu ptaka na orkiestrę, no to jeśli są różne grupy instrumentowe, no to one wszystkie muszą grać w jakiejś harmonii, wtedy ludzie się jarają. Muzyka orkiestry symfonicznej nie jest taka zła, jak się ostatnio okazało. I to musi wszystko grać w pewnej harmonii właśnie. No nie da się tego nazwać. Mówi się tak, że jest że ktoś prowadzi harmonijne życie. I ta harmonia polega na tym, że te wszystkie komponenty twojego życia, te wszystkie grupy instrumentów grają w jednej harmonii. Nie ma tak, że gdzieś są jakieś rozjazdy i tak dalej, no bo wtedy byśmy nie chcieli tego słuchać i wtedy coś cię właśnie uwiera. Więc życzę ci bardzo serdecznie tego, żeby dążyć do tego, aby harmonia w twoim życiu była na takim poziomie, żeby żyło ci się po prostu lepiej. Witam bardzo słone morze. I żeby to, co robisz w życiu, sprawiało przede wszystkim tobie radość i twoim bliskim, bo o to właśnie moim zdaniem chodzi w przeskoku kwantowym. Czasem warto jest coś nazwać pięknym hasłem, żeby to później wyjaśnić prostym językiem i nie trzeba tutaj wymyślać nie wiadomo jakich teorii, a czasem wręcz przeciwnie, proste rzeczy trzeba nazywać
wielkimi słowami, żeby one nabrały większego wymiaru i żeby kogoś zachęcić do tego, żeby spojrzeć w siebie, a o to mi tutaj przecież bardzo chodzi. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Wszelkie komentarze i krytyki i inne różne formy feedbacku, mile widziane, czy to prywatnie, czy gdziekolwiek. Ja jestem otwarty, bo na koniec chciałem powiedzieć, że ja nic nie tracę. Ja wiem, co ja chcę zaoferować i komuś, to z czym ja się mogę spotkać najgorszym, że ktoś tego nie zrozumie, nie będzie tego chciał, uzna to za dno. Ale ja nic nie stracę. Także dziękuję Ci bardzo serdecznie. Nie wiem, jaki jest czas tego live'a, aż sobie sprawdzę. Gdzie jest moja jerbka? 12:25. Bardzo dobrze, podoba mi się. Także pozdrawiam te dwie osoby, które tutaj ze mną są. I co? Do zobaczenia znów. Miało być 15 minut, wyszło jak zwykle. Pozdrawiam. Kamil Kopis, Misja Lider. Cześć.